I jeszcze jest jedno pytanie. A co pani zrobiła dla Krakowa, pani poseł, w czasie obecnej kadencji? To ja bym powiedziała tak, to od czego zaczniemy? To znaczy, tego nie kwestionuje nikt. To trzy rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestię Krakowa, choćby przedwczoraj doszło do wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Muzyki. Pieniądze, które przyszły z rządu, co podkreślam, z rządu, to jest 299 milionów, ale to, co podkreślam ja, podkreśla pan prezydent Majchrowski, podkreślam wszyscy, którzy tutaj są. To jest kwestia reklamowania, pokazywania danej inwestycji, danego przedsięwzięcia, mówienia o tym, dlaczego on jest potrzebny, dlaczego on jest dobry, że tutaj się uczciwie buduje, rzetelnie oddaje, ludzie z tego korzystają, dokumentacja jest jasna. Drugą rzecz, w wiadomościach państwo, żeście podawali kwestii igrzysk. Wszyscy żeśmy się bardzo napracowali, żeby te igrzyska się odbyły. Kraków na nich skorzystał niesamowicie. Oczywiście to jest najważniejsza informacja kończąca, to jest to, że tak jak powiedział dzisiaj prezes spółki, wszystkie pieniądze są zapłacone, zobowiązania. On tłumaczył, z czego wynikały te opóźnienia, bo ja słyszałam tą konferencję przynajmniej w części. I oczywiście przepraszał za to, powiedział, wszystko jest uregulowane. Ale co nam zostało? Nam została niesamowita infrastruktura w Krakowie. I to infrastruktura zrobiona, ja na przykład jechałam do państwa. Ale to też jest pani zasługa? A pani redaktor myśli, że takie rozmowy pomiędzy kilkoma partnerami, rządem, samorządem, jednym, drugim i tak dalej. Była takim łącznikiem. To bardzo wiele osób było zaangażowanych w to, żeby to kilka lat się toczyło. W związku z powyższym ja bym powiedziała niesprawiedliwie, jakbym powiedziała, że to jest moja zasługa, natomiast zrobiłam również w tej sprawie bardzo dużo. W związku z tym, pani redaktor, 300 milionów na szpital dziecięcy w Prokocimiu. Przywiozłam pana ministra zdrowia razem z całym gabinetem. Pokazaliśmy szpital, pokazaliśmy potrzeby, pokazaliśmy, że dyrektor jest, że tak powiem, bardzo sprawnym menadżerem, jest w stanie zrobić bardzo dużo, ale potrzebuje ponadstandardowego wsparcia. Dostał szpital to ponadstandardowe wsparcie i naprawdę, bym powiedziała, Kraków się fantastycznie rozwija. Takich miejsc na mapie Krakowa jest bardzo, bardzo dużo. I tak jak mówię, jest mi niezręcznie mówić o tym sobie samej, dlatego najłatwiej mi się odwoływać tutaj do wypowiedzi, że tak powiem, włodarzy Krakowa, którzy dziękują, mówią o tym, bo oni wiedzą, że w każdej sprawie i tak robią, dzwonią do mnie i wiedzą, że ja, że tak powiem, zawsze jestem na te potrzeby otwarta.